Witajcie, mamy pacjenta, mamy płytę testową w środku i chciałem pokazać Wam, jak zmierzyć sobie spadek. Yy, tutaj mamy w tej chwili ustawione 20 Hz prostokąt, jak włączę przycisk play. Mamy oscyloskop. Taki mały nie chciało mi się dzisiaj wyciągać rigola. Zobaczcie sobie, jak wygląda przebieg. Widać, że zbocza tego przebiegu opadają, co znaczyłoby, że mamy jakiś spadek. Na dolnej częstotliwości, możemy sobie to przybliżyć. Ten wykres, tutaj mamy kondensatory 4,7 mikro. I do tego kondensatora będę dołączał kondensator 220 mikro i będziemy mogli obserwować przebieg. Popatrzcie sobie, jak to wygląda. Jak ten przebieg potrafi się ładnie nam wyprostować. Teraz mamy podłączony teraz mamy odłączony. Czemu to wam pokazuję? Chodzi o to, że tuningujemy, wymieniamy wzmacniacze operacyjne i nie zwracamy uwagi na to, jak ten układ jest kompensowany, jakie są pojemności na wejściu, na wyjściu. Ja sobie tutaj pomierzyłem, jaki sygnał wychodzi z daka, także to wszystko posprawdzałem no i zauważyłem, że jest lekki spadek. No kondensatora 47 mikro a 220 mikro, który podłączałem, na pewno jest zdecydowana różnica. Co widać na oscyloskopie, poprawi nam się baza i na pewno ta częstotliwość będzie nam chodziła dużo lepiej. Możemy sobie sprawdzić do kiedy mamy spadek tej częstotliwości. Mamy 20 Hz. Kiedy zaczyna nam się spadek. Ja będę musiał zmieniać tylko podstawę czasu, tak będzie w sumie jest widać jeszcze, że jest spadek, mamy 50 Hz. Mamy 100 Hz, jeszcze widać, że jest podcięcie. Wiadomo, że ona nam się też automatycznie wyprostuje. Ale czemu wam chcę to pokazać? Chcę, chcę zobaczyć od ilu no przy 250 Hz ten prostokąt wygląda już normalnie. Zobaczmy sobie teraz, czy będzie to miało wpływ na wyższe częstotliwości, jak dodam tej pojemności. Teraz mamy podłączoną. Teraz odłączoną. Jak widzicie, nie ma to żadnego wpływu. Jedynie trochę zmienia nam się amplituda, amplituda sygnału, ale bardzo niewiele. Natomiast równomierność pasma na dole. Na pewno jest całkowicie inna. Tak wygląda nasz pacjent. Jest to Grundik CD435. I pierw zająłem się dołem pasma. Jak wygląda góra? Możemy sobie po poobserwować, jak wygląda góra pasma i kiedy ona zaczyna opadać. Jak ona wygląda. Mamy 2,5 kHz, 5, macie wyniki napięcia, 8, 10, 12,5 jeszcze wygląda ładnie, 15, on nam tu dokładnie nie pokaże. W tej chwili nam się nie chce zsynchronizować podstawa czasu, a nie chce mi się wyciągać rygola, Ale zwróćmy uwagę na napięcia same. Czy one się zmieniają? Mamy pik-to-pik 0,62V przy 15, przy 1 kHz mamy. 0,65V, czyli lekka górka, tam jest lekki spadek, bardzo mały, 3 mV przy 15 kHz, zdaje się. Już moment, bo nie pamiętam nagrań. Tak, 3 mV. Przy 18,5 mamy też 0,62. W miarę dość ładnie rysuje sinusa ten odtwarzacz, pomimo tego, że jest bardzo tani. Wiele odtwarzaczy bez filtra rysuje to dużo gorzej, bez filtru oversamplingu. Tutaj widzimy, że już jest spadek 5, 5 mV, nie jest duży. No. Potem sprawdzę na Rigolu. Dzisiaj w tej chwili mi się nie chce go wyciągać, dlatego używam tego małego przyrządu pomiarowego. Jest on dość dobry do tego, żeby sobie. Wstępnie sprawdzić, zobaczyć przebiegi, zobaczyć spadki, podaje nam napięcie, podaje nam częstotliwość i do tego wszystkiego nadaje się idealnie. Pozdrawiam Was i zapraszam do oglądania. Hej!